dlatego będziesz w niej w grudniu 3 lata i on jest przyzwyczajony do mojego zapachu, więc on jest też bardzo spokojny. I nikaby są w bardziej takich restrykcyjnych krajach, na przykład w Syrii, w tej stronie ISIS. No to nie dość, że każdy byłby wyspany, to nikt by się nie zaraził, bo wszyscy by spali. Jakby się kurwa to przenosiło? No i jeżeli wyznajesz islam, co nie? No. To po co ci, do czego służy właśnie takie zasłanianie jakby włosów? Hijab to? No tak. Hijab według Koranu służy, aby chronić kobietę przed złem, które pochodzi od mężczyzny. I ogólnie to nie jest zniewolenie kobiety, bo tak jest, tak często się mówi. Nie, kobiety nie muszą nosić hijabu. I to też jest, hijab też jest po to, żeby patrzeć na kobietę nie pod względem wyglądu, tylko pod względem charakteru, tego w jaki sposób się gada, załóżmy. Aha, aha, to... rozumiem, ale to jeżeli na przykład, no bo ty jakby zasłaniasz się tylko połowicznie, czyli tylko włosy, a kobiety, które zasłaniają też twarz i widać im tylko oczy, to to jest ta sama wiara? Tak, tylko ten hijab się inaczej nazywa. Hijab się nazywa wtedy niqab. I niqaby są w bardziej takich restrykcyjnych krajach, na przykład w Syrii, w tej stronie ISIS. Aha. Tam noszą niqaby. Aha, rozumiem. Te takie zasłonięte. Tak, tak. No. To czyli oni tak jakby generalnie boją się jeszcze bardziej mężczyzn, tak? No boją się, można tak to ująć, ale... No ja to tak, też, ja to tak rozumiem. Też w Syrii to nie jest taki czysty islam. W Syrii nie. To podchodzi pod to, że oni chcą... oni chcą... jak to się mówi, kontrolować ludzi poprzez religię, więc to nie do końca ma związek z religią. A ty no. Mieszkasz w Europie? Tak, mieszkam w Polsce. W Polsce, a jesteś Polką? Tak. Polką i przeszłaś na islam? Mhm. Zaskakujące. Zaskakujące. No. Powiem ci, że pierwszy raz się spotykam z takim przypadkiem. Wychodzi na to, że to religia jakby narzuca to, że nosisz to, jak to się nazywa? Hijab. Hijab, tak? Religia mi tego nie narzuca. Sama sobie to jakby w... No bo to jest moja decyzja. Rozumiem. Jeśli chcę, to mogę, jeśli nie chcę, to nie muszę. Aha. Tylko do meczetu muszę zasłonić włosy. Rozumiem. Ze względu na szacunek. A jak reagują na to Polacy, jak na przykład tak wychodzisz gdzieś, spotykasz się dosyć takich... śmiesznie, dosyć śmiesznie. A spotykasz się z takimi sytuacjami jakimiś, wiesz, że cię wyzywają tak, albo coś? Tak, no na przykład czasami jak, bo ja mam 17 lat, no to chodzę jeszcze do szkoły, chodzę do pierwszej liceum. No i ja jeżdżę autobusem do szkoły i czasami w autobusie słyszę Allah Akbar, co tak naprawdę znaczy, Allah Akbar to znaczy Bóg jest wielki. I nawet podczas modlitwy mówimy Allah Akbar. Albo słyszę, albo na przykład starsze kobiety nie chcą, żebym była w autobusie. Tylko, że jest taki problem, że ja nie mam samochodu, ani nikt mnie nie wozi do szkoły, więc muszę tym autobusem jeździć. No. To strasznie nietolerancyjne, co nie? No, trochę słabo. Trochę słabo. Dawno cię nie widziałem, ziomek. Co tam? Ja ciebie też. Ale ja też sobie takie pingle założę. Będziemy wyglądali jak ten, z Akademii Pana Kleksa. Tak. Bo on zawsze w pinglach. Dobra, dobra, mordo. No, a co tam porabiasz, jak tam dawaj kole, pa ja piję kole, ty pijesz kole? No, wiedziałem! Lep się pierdoli. Wiedziałem. Dobra. Właśnie, nie można przepinać, bo to jest w chuj nieładnie. Powiedz mi, Geluś, wariacie, jak tam przeżywasz kwarantannę? Jak przeżywam kwarantannę? Tak. Śpię. No, ale no. Patrz, jakby wszyscy ludzie zaczęli chodzić spać i spali, i nie wychodziliby z domu, tylko spali,
to jakby się kwarantanna skończyła, to nie dość, że każdy byłby wyspany, to nikt by się nie zaraził, bo wszyscy by spali. Jak by się kurwa to przenosiło? Trzeba ale spać. Że ludzie są cymbałami wychodząc z domu, no to. Ale nie wiesz, co jest najgorsze? Łażą do sklepu, chłopie, ja ich nigdy nie widziałem, ja nie wiedziałem, że w Polsce jest tyle starych ludzi. Starych. Może Bolca szuka, zwęszyła nie, okazję. Nie, tragedia. Staje się pierdolca. Kurwa. No bo kurwa, taka 50-letnia kobieta usłyszy, że korona, to myśli, że księżniczką kurwa będzie królowa Elżbieta. Wychodzi na dwór kurwa w poszukiwaniu korony. Takie są kobiety po 5000 stary. No raczej mordo, no raczej. Nie ma góra. Wołek, spoko morda, powiem wam tak, subskrybujcie mu kanał, wbijajcie mu łapeczki na live'ikach. Wszystko, że je piękny było, żeby się dobra morda rozwijała. Pozdrowienia do niego i zwartym mordy, zwartym. Powinieneś mieć wielki szacunek do mojego ziomka, bo ci wiezie banana, stary. Teraz na święta, jak żarłeś bananę, to musiałem, kurwa, nie być na święta w domu, tylko wieźć dla ciebie banana, stary. Ta? Ja jadłem gruszkę, a gruszki też wolisz? Jestem na ciebie, żartuję. A nie, a gruszki, gruszki lubisz? Nie, gruszek nie wyłożę. Ja no tylko kurwa. Banana, ananasa, kurwa. A ty lubisz ziomku gruszki? Pomidory. No, a siadałeś kiedyś na gruszkę, taką miękką? Ja nie, kurwa, ale koleżanka tak. Masz takie koleżanki, co się dało na takie gruszki mięciutkie? Na butle od panicza. O kurwa. Siema, to są tu pojebani. Ale dobre te okulary są, pasuje, ja ci zapierdalam je. Nie, nie zapierdalam. Zapierdalam ci je. Jeszcze mam dwa węże i pająka. I psa i chomika. Jakiego pająka? Mam pytona, ptasznika węglowego. Jak wygląda ptasznik węglowy? Cały czarny, obłosiony i gdzieś na razie jest tej wielkości. To nieźle, to nieźle. A mi właśnie wąż wchodzi pod koszulkę. Co ty odpierdalasz się? Krzyk. Przecież tam śmierdzi. Tam śmierdzi, wychodź stamtąd. Gryzie cię, no, patrz. Nie, właśnie sobie widzisz go pod koszulką zawodzi. No. Nie jest taki agresywny? Nie, co ty, to jest bardzo łagodny wąż. Jeden z najlepszych na początek, jak zaczyna się ktoś interesować hodowlą. Krzysiu, nie przeszkadzaj. A śmierdzi czy nie? Nie, co ty, węże nie... Znaczy, już tak, z czasem śmierdzą, ale jeśli myje raz na pół roku. Aha, a jak wygląda takie no. mycie takiego węża? Wiesz, już po prostu, no wiadomo, żadnych nie może być, żadnego... Nie możesz mieć żadnej wody mydlanej, tylko po prostu najpierw go polewasz wodą, bierzesz sobie na ręce jakieś mydło czy coś, ale coś, najlepiej szare mydło, takie bezzapachowe i tak dalej, bo to ich potem drażni, więc bierzesz sobie takie najzwyklejsze szare mydło i bierzesz po prostu wzdłuż tułowia całego go nacierasz, tak żeby głowy po prostu, żeby głowy w ogóle nie namydlać i co, no i potem po prostu go płukasz i tyle. A takiego węża da się nauczyć, żeby był spokojny, przyzwyczaja się do właściciela? Tak, bo one na zapach reagują, bo one, ja na przykład tego węża już mam prawie 3 lata, w grudniu będzie 3 lata, ja tego węża już będę miał w grudniu 3 lata i on jest przyzwyczajony do mojego zapachu, więc on jest też bardzo spokojny, teraz ogólnie się grzeje od mojej szyi i sobie wędruje, gdzie idziesz? No, więc Krzysiu, akurat... gdzie idziesz? No idzie, w las mi pod kamizelkę, wyszedł z kamizelki i sobie idzie teraz wzdłuż plecy. A co tam grasz? Dawaj zagraj coś. No pęci, siedzę sobie i tak gram w sumie dla ludzi. Coś mocniejszego czy lżejszego? Może być coś mocnego. AC/DC znasz? Nie, kompletnie nie, ale możesz zagrać. Słucham. O kurwa, rzadko kiedy mi się to włącza. Tylko jak jestem najebany, wyłącz to. No, dobra. Patrz. My dobrze najebani, ale chuj. Faje, ale mi kurwa troszeczkę nie, no nie wiem, kurwa, gdybym miał tutaj troszeczkę tekstu w głowie, to bym kurwa wszystkich rozjebał trochę.